z strony Farrell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, twórcy gry dali mi dostęp przedpremierowo do nowej mapy. Dokładnie do Block Dasha, który jest zmodyfikowany i teraz nie dość, że musimy przeskakiwać przez różne klocki, to dodatkowo między klockami latają jeszcze lasery. Jesteśmy już na moim koncie wersji beta i jak widzicie, no jestem totalnym randomem. Jestem jakimś takim smurfem. Sprawdźmy, jakie tu mam skiny. No mam albo dziewczynkę, albo chłopa. Zakręćmy sobie oczywiście kołem za darmo. Zobaczymy, może jakiś skinek nam wypadnie. Twórcy gry jeszcze mi nie doładowali mojego konta w wersji beta klejnotami, więc dzisiaj no niestety kółkiem sobie nie pokręcimy, ale mam nadzieję, że to zrobią i że w następnym odcinku zrobimy jakieś fajne losowanko. Jak widzicie, nie mam żadnych gemów. Nasze lobby w nowej aktualizacji będzie zmienione i będziemy mieli informacje o wydarzeniach. Wydarzenie Laser Dash. Tak się nazywa nowy event, a tak wygląda nowa ikonka eventu. Zaczynamy. Powiem wam, że jeszcze nie grałem tego eventu, ale wiem, że to będzie event dla totalnych kozaków. Moi kochani, Stumble Guys nie przestaje mnie zaskakiwać. Uwielbiam takie hybrydy. No i mam nadzieję, że będzie się przyjemnie grało. Zobaczymy. Oczywiście na chwilę obecną gramy na boty, bo to jeszcze nie jest dostępne w oficjalnej wersji. Ale sprawdźmy jak nam pójdzie. No mapka standardowo wygląda normalnie. Tutaj nie ma żadnych udziwnień, że tak powiem, na razie póki co. No i oczywiście już mamy pierwszą przeszkodę, hop. Prawie wpadłem w laser i uwaga, cyp. Patrzcie, już są lasery. Nie wiem jakim cudem mi się to udało, ale... Aha, już przeszedłem, no to nieźle. Nie wiem jakim cudem mi się udało to wygrać, ale jak widzicie, jest dobrze. I coś mi się wydaje, że ten event będzie polegał na tym, że 3 razy będziemy grali tą samą mapę. Oczywiście, że tak. Spójrzcie, wybraliśmy tryb i druga mapa jest dalej Laser Dash. Dobra, na szczupaka. Puh, rozwalamy górną półkę. Teraz tutaj. Pyk. No i teraz wam powiem, że tutaj będzie niezły przypał, bo jeżeli te klocki zaczną latać tak prawo, lewo, jeszcze między nimi będzie leciał laser, no to może być problemik. Okej, właśnie o tym mówiłem. Spójrzcie na to, hop. Hop, hop. Na szczupaka teraz. Wow, coraz gęściej tych laserów się robi. Widzicie to? Nie spychasz mnie, wariaty! No i przechodzimy dalej, łatwo. 8 pozostało, nie ma tak naprawdę z kim tutaj rywalizować. Tylko ewentualnie skillowy może być ten zielony skeletonek, który jest po mojej lewej, teraz prawej. Zobaczymy. Mega fajny tryb, jaram się w opór, naprawdę. Jeszcze jak kiedyś wejdą jakieś Hot Wheelsy z laserami, to już w ogóle będzie mega fan. No, mamy bloczek, hop. Nie, nie gadajcie, że odpadniecie od razu, dawajcie, dobra, git, jest git. Ja chcę powyrywalizować troszeczkę. Bociki, proszę, wysilcie się. Okej. O tym chłopie mówiłem. O tym chłopie. Co ten szkielet zrobił? Czy wy to widzieliście? No nie gadajcie, że już wygrałem. Panie policjancie. O kurde. Odbiłem mu się od głowy i przeszedłem. Ale to zrobiłem. Dobra. To było mocne. Ale co to za winek na boty. Ale szczerze. Mapa mega mi się podoba, już się nie mogę doczekać, a zostanie wprowadzona do gry. Na chwilę obecną nie mam jeszcze informacji, kiedy ona zostanie wprowadzona, ale sami widzicie, zabawa jest niezła. Jesteśmy teraz na moim oficjalnym koncie i pozwólcie, że zaakceptuję jednego z was, ponieważ co odcinek robię taki konkurs, że jeżeli zasubskrybujesz kanał i wyślesz mi zaproszenie na mój nick Farrellinio, to spośród zaproszeń zaakceptuję na ślepo jednego z was. Losujemy, puu! I jeden z was został zaakceptowany, resztę odrzucamy. Spróbujcie szczęścia następnym razem. Sprawdźmy, co się dzieje w sklepie. Mamy darmowe kręcenie. Wow, mamy kilka fajnych kółek i mamy tutaj coś ciekawego. Dobra, to moi drodzy, specjalnie dla widzów zostawcie łapkę w górę. Zakręcimy nowym kółkiem, znaczy epickim kółkiem. Nie nowym kółkiem, ale epickim. Może... Kurde, widzowie, ale by były jaja, jakbyśmy trafili coś specjalnego i znowu zdobyli żetony. Bardzo blisko się kręci koło tego coś specjalnego. Uwaga, będzie legenda, znowu epic i znowu blisko czegoś specjalnego. Uwaga, uwaga, epicki Rex. No i dajcie legendę, na koniec będę zadowolony. Chyba Stumble Guy'a, tego gościa, nie mam. Mam tutaj jeszcze... oferta za 10 euro i 3000 golda? To ile mamy za... O kurczę, moi drodzy, za 20 euro mamy 5 koła. Kupuję tę ofertę. A wy zostawcie za to łapkę w górę, bo odblokowaliśmy nowy kozacki skin. Od razu wlatujemy do szafki
i go ubieramy. O tak, Golden Gloves. I ja go testowałem w becie. No i zagrajmy sobie losowy meczek. Pierwsza mapa, moi drodzy, Floor Flip. No tutaj może być ciężko, nie powiem, że nie. Jak się na początku nie załapiemy, na sam początek, to już jest przypał. To już może być tutaj ciężko. Tak jest. O kurde, o kurde. Nie trafiłem jeszcze w chłopa, no nie wierzę. A ja chciałem go ze ślizga potraktować, no. Dobra. Jest git. Udało mi się to ugrać w miarę. Okej, spadli. No dawajcie, co wy robicie, borowiki? Nie no, oni są nienormalnie, nie spadną przecież. Jak oni chcą to przejść? Dobra, trzeba was tu wszystkich podkosić chyba. No nie mam pytań. Czy załapię się na tą szesnastkę? Oczywiście, że tak! Ostatni! Co jest? Wszystkie możliwe błędy, które można było popełnić, popełniłem. No dobra, zobaczymy, jaka druga mapa, bo jaja były niezłe. Nie ma co gadać. O kurczę, Hot Wheelsy! No dobra, wyobraźcie sobie mapę Hot Wheels z laserami. Porąbane to by było. Dziena, w sumie, nawet i spoko, że mnie podbiło, tak? Dobra, dzięki. Póki co idzie wszystko po mojej myśli. Git. Uderzę. Dobra, nie. Udało się na szczęście. Dobra, git. Dobra, go, 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 go. Tak jest. Nie uderzaj w szlaban. Jest dobrze, jest dobrze. Chciałem jeszcze wślizg zrobić. Jest i krokodylek. Dobra, nalajcie. Jeszcze pierwszy będę. Co jest? Woo! GG. Co jak co, ale w Hot Wheelsy jestem dobry. Nie ma to tamto, moi drodzy. A w wielkim finale, moi drodzy państwo, jest Rush Hour. O kurcze. Oj, będzie grubo. Ja wolę się trzymać z daleka od nich. Bo tutaj za chwileczkę będzie ostra bitka, nie? Rzućmy mu tam banana może. No. Ej, kilka osób już spadło, to jest ciekawe. Ja szczerze wolę się nie zbliżać do nich za mocno, bo ktoś mi jeszcze sprzeda liścia. Okej, zaczynają się schody. Patrzcie na to. Ryzyk fizyk. Leżysz i spadasz! Tak jest! O Jezu! Jak to pięknie rozegrałem! Parę linio lewy, prosty w maskę. Wygrywamy! Let's go! Zostawcie łapkę w górę za to. Na sam koniec zagrajmy sobie jeszcze raz Laser Dash, bo jest to mega fajny tryb, którym się mocno jaram. No i mam nadzieję, że teraz troszeczkę poziom będzie wyższy i będzie można bardziej porywalizować. Umówmy się tak, że w miarę możliwości oczywiście muszę przeskakiwać przez wszystkie bloki, które są pęknięte. No ale oczywiście jak będzie z tyłu laser, no to przez taki bloczek nie skaczę. Rozwalony. Rozwalony, dobra, dobra, jest git. Hop, rozwalam. Nice. I gdzie mamy tutaj? O kurczę, tu już jest... Ej, nie spychać mnie, ciężko! I szczupak, pięknie. Dobra, 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 dobra. Ej, teraz zaczynają się schody. Na szczęście odpadli, nieźle. Powiem wam, że no, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Podejrzewam, że druga runda będzie najgorsza, ponieważ te chyba lasery będą leciały troszeczkę szybciej. Zobaczymy, zobaczymy. Lecimy z tematem. Okej. Do rozwalenia zostały... Trzy bloki, jeden był, okej, okay, dolny, mój, okej, okay, mamy to. Idzie laser, muszę to przeskoczyć tędy. No, ktoś mi rozwalił, dzięki. O kurde, rozwalam, rozwalam, nice. Szczupak, dobra, git. O kurde, przeszedłem, a już chciałem walić na szczupaka. Jest git, mamy finał. 8 do końca zostało, no może być ciężko w finale. Pomimo, że gramy na boty, jak się źle zrespi laser, no to będzie pod górkę. Kto zostanie finalistą? Król Lew, Lisek Chytrysek, Mim, Szeryf, jakiś kurcze... Kto tam był jeszcze? Kapitan? Kurcze, nie udało mi się zniszczyć niestety. Okej? Okay? Mało brakowało.
Dwa rozwaliłem. Git. Póki co nie odpuszczam. Jest nice, jest nice. O kurcze, wciągajcie brzuch. Udało mi się, tamten chłop już wącha kwiatki od spodu. Mamy to. Nie! No i przegrałem! No nie mam pytań, drugie miejsce, ale pech! No dobra. Ale i tak uważam challenge za wykonany. Jeżeli wam się podobało, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, bo może to właśnie jednego z was zaakceptuję do moich znajomych. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!